wolną przestrzeń do interwencji. Już niewiele, już sekundy. Barca jest zbyt doświadczona. Barca jak Guardiola popchnął tego zdania Alvesa. Wracaj! Jak pragną tego pucharu, choć czują, że ten puchar wywalczyli, no naprawdę, wylewając siódme poty i mając tak genialnego piłkarza. No teraz brutalny fał, absolutnie brutalny fał, to będzie czerwona kartka. Nie może być inaczej. Miał już dorobku żółtą Marcelo na Sesku Fabregasie. Szkoda, że ten zawodnik bez sensu, prawda, bo to trzeba gdzieś też przegrać z jakąś godnością. Teraz przepychanki przy bocznej linii. Nie potrafi gdzieś albo Pepe, albo teraz Marcelo pogodzić się w sposób sportowy. Owszem, byliśmy blisko, ale byliśmy gorsi. Poza tym Real miał jeszcze minutę, trzeba tą minutę wykorzystać, spróbować odbić wynik, a Marcelo właściwie kończy to spotkanie. Na razie takie wzajemne uspokajanie się przepychankami zupełnie bezsensownymi. No i rację mieli ci, którzy mówili, żeby te mecze były dozwolone do 18. No. Naprawdę to wszystko jest niepotrzebne, jest brzydkie. Teraz ruszyli gracze rezerwowi z obu ławek. Sesk się podnosi. Brzydkie zakończenie w sumie bardzo pięknego meczu. Tak, dramatycznego. Emocjonującego, tak, stającego na bardzo wysokim poziomie. Pewnie będą jeszcze czerwone kartki, bo sędzia boczny coś mówi do sędziego. Zobaczmy na Ezila, którego przecież w ogóle nie było w grze, a pojawił się na boisku. Dla niego... Ezil, czerwona kartka. I ktoś jeszcze? I to kartka z ławki. Szuka jeszcze kogoś. Chyba Pinto dostał czerwoną kartkę, nie jestem pewien. Ktoś z ławki rezerwowych Barcelony. Nie zawodnik. Nie wiem, czy nie bramkarz. Szkoda, 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 bo był to naprawdę mecz, który oglądało się z przyjemnością. Ale te klasyki do tej brudnej gry już nas troszkę przyzwyczaiły. Ale od tej klasy graczy trzeba oczekiwać jednak czegoś więcej. Tak jak mówiłeś, to nie tylko pokaz piękna, ale pokaz zasady do fair play, o którą tak się walczy przecież przez cały czas na piłkarskich boiskach. To nie tylko gest Garinczy, ale to również ta postawa do końca, kiedy przegrywasz, jesteś słabszy. Popatrzmy na całą sytuację. Ewidentny faul Marcelo, zupełnie bzdurny, bezsensowny. Taka sportowa, ale na minusie złość, prawda? Tak, jest faul, unicestwienie rywala. Gdzie zawodnik chce krzywdę zrobić, bo kopie ją jedną nogą i drugą mu poprawia i ta noga mu się łamie. To a tutaj wręcz... proszę. Pinto to dla niego była ta kartka. No Pinto też również znany jest z tych... No też chce zaistnieć, tylko nie w taki sposób. Tak. Proszę, jaki spokój Mourinho, chociaż próbuje tutaj bardzo nieładnie się zachować, bo złapał prowokująco za ucho któregoś z graczy Barsy. To jest skandal. Ja uważam, że Mourinho powinien zostać zawieszony, bo to jest recydywa. On już wiele razy... Ale nie może trener zachowywać się w ten sposób. Nie może. Trener co najwyżej powinien wkroczyć do swoich zawodników i ich uspokoić. Tą agresję, którą on transmituje, dobrze, niech ona będzie transmitowana na grę piłkarzy, ale nie na takie... Nie na takie gesty jak przed momentem. Zakalec w cieście, które się chciało konsumować z przyjemnością, szczególnie taką delicję jak Messi. Jak będzie powtórka, to proponuję zakończyć to spotkanie przed tą brutalnością i nie pokazywać, bo to nie ma sensu. Oczywiście żarty, wiadomo, że nic nie będziemy tutaj zmieniali, ale szkoda, Mirek, bo to naprawdę no, zabiło całe piękno tego spektaklu. Tak, no i ci zawodnicy muszą zdać sprawę, że są przykładem dla młodych ludzi, a ci młodzi ludzie myślą, że właśnie tak należy rywalizować, w ten sposób. Bezwzględnie, brutalnie, bez zasady fair. Mecz. Real być może zasłużył na więcej, ale znowu katem z jego zespołu okazał się Leo Messi, który w Barcelonie, powtarzam, w Barcelonie jest bezwzględnie najlepszym piłkarzem świata. I Xavi zapisują w historii Barsy piękną kartę. Barsa po dwóch fantastycznych bramkach Leo Messiego, a także pierwszym golu Iniesty pokonuje Real Madryt 3-2. I zdobywa super puchar po raz 10. Super puchar Hiszpanii. Żegnają Państwa z Camp Nou. Mirosław Trzeciak. Dariusz Szpakowski. Myślę, że pora późna, ale nie żałują Państwo. No może z wyjątkiem tego końcowego fragmentu, tego czasu, który poświęciliście kosztem snu. Dziękujemy. Halo Warszawa.